Witam Was moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Joken a przed Wami poradnik do ETS2 wersji 1.5.2, w którym pokażę Ci krok po kroku, bardzo precyzyjnie i bardzo dokładnie, w jaki sposób zainstalować promocja Poland Rebuilding oraz Rusmap, czyli takie kombo mapowe. Jak to zrobić, żeby to działało? I to będzie też taka nowsza wersja poprzedniego poradnika. który Już gdzieś tam rok temu był na moim kanale, bo takowy już był. Natomiast tam też mieliście problemy, często yy, bardzo błahe i bardzo proste. Więc postanowiłem, że nagram taki poradnik jeszcze raz dla wersji 1.5.2, ponieważ z tą wersją 1.5.2 wiele osób ma problemy, też to piszecie w komentarzach. No i ja również, moi drodzy, dla wersji 1.5.2 dość długo się męczyłem, aby ten promoc działał. Przede wszystkim wynika to z tego, że dość często w ostatnim czasie ETS był aktualizowany, wchodziły różne update'y. Przez co przez jakiś czas czekaliśmy na promoc, aż on zacznie działać. Ja wam powiem szczerze, że nie wyobrażam na dzień dzisiejszy sobie gry w ETS-a bez promocja, bez Poland Rebuilding. I to chyba nawet na wczorajszym live'ie chwilę bez jeszcze tego promocja graliśmy, no męczyłem się strasznie. Jest to dla mnie po prostu Katorga grać bez Promocsa. Ponieważ mieliście takie problemy, będzie też dużo takich bardzo, bardzo prostych kwestii, które sprawiły wam problemy, abyście wiedzieli, jak to zrobić. Więc, moi drodzy, całe combo będzie podlinkowane oczywiście to, co będę pokazywał. Pokażę Wam jak, skąd co ściągnąć i co tutaj będziemy używali. Zaczynamy oczywiście od Prosa europejskiego. I moi drodzy, oczywiście bardzo ważna uwaga na sam początek, musicie być tego świadomi, że żeby w ogóle promoc tobie drogi widzu działał, musisz mieć wszystkie DLC mapowe. Jeżeli nie będziesz mieć DLC mapowych, tych wszystkich DLC mapowych, promoc nie będzie Tobie działać. To jest jeden z powodów, dla których jeden z największych błędów, jakie popełniacie, że nie mając wszystkich DLC, ściągacie promocja a potem często piszecie, że ten promoc wam nie działa, i dopiero w komentarzach, które wam zadaję pytania, wychodzi na to, że nie macie wszystkich DLC. Także tutaj na początku zwrócę na to bardzo, bardzo ważną uwagę, żebyś, drogi widzu był tego świadom. Pierwsza rzecz, którą w ogóle należy zrobić, wchodząc do promocja tego europejskiego, to wygenerować plik DEF. Musisz tutaj kliknąć i ten plik dev tutaj jakby te uszkodzenia i tak dalej niewiele dają to nie działa tu możesz sobie jedynie kolory zmienić jeżeli chcesz ja generalnie nie zmieniam bo nie chcę sobie mieszać ale jeżeli chcesz możesz to zmienić natomiast bardzo ważne to jeżeli masz słabszy komputer no to możesz sobie tutaj jak widzisz ustawić drewniany komputer jest na przykład tak drewniany zwyczajny mocny superkomputer ja mam akurat bardzo dobry komputer więc ustawiłem sobie tak. No i w tym pliku dev musisz mieć zaznaczone, że zaznacz jeśli używasz innych map, to musisz mieć zaznaczone, ponieważ innych map drogi widzu będziemy, będziemy używali. Także pobierasz sobie taki plik dev. Ja ci tutaj drogi widzu od razu dam taki taki pro tip, jak ja to po, powiedzmy sobie zrobiłem, żebyś się nie pogubił, więc polecam ci serdecznie na pulpicie utworzyć sobie plik katalog, tak, folder. Do którego katalogu będziesz to wszystko ściągać? Będzie to o wiele prostsze dla ciebie, nie pogubisz się yy, i zachowasz na pewno z tym dobrą spójność. Więc ściągając promocja, pierwsze co to w tym kroku musisz wygenerować ten plik Def. Jeśli tego nie zrobisz, no może on ci też nie za bardzo działać. Jak widzisz, bez tego mod nie będzie działać. Jest ostrzeżenie, więc myślę, że tak wielkie literki stopu chyba ci mówią o tym, że jest to ważne. Przechodzisz do następnego kroku. I teraz tak moi drodzy, ja generalnie w mm, poprzedniej wersji tego poradnika, dla poprzedniej wersji Promotsa pokazywałem wersję standardową, natomiast uważam, że warto skorzystać z tej wersji, gdzie pobierasz to w jednym pliku, to jest tam 5 zł, naprawdę to nie jest majątek, warto zresztą twórcę wesprzeć, bo promoc myślę, że jest to łatką na Eurotracka, która na to wsparcie zdecydowanie zasługuje, no 5 zł to wiecie, to to nie jest duży pieniądz, a Daj ci to ten komfort, że pobierzesz to w jednym pliku. Bo właśnie, często pisaliście komentarze pod poprzednim poradnikiem, że wam to nie działa, że wam jakichś plików brakuje. No, drogi widzu, no, jeśli wybierasz wersję standard i masz tutaj do pobrania tyle plików, tak, 11 aż, no to zdarzy się, że coś ci umknie. Nie może brakować pliku. Mówię ci szczerze, nie może brakować pliku. Tylko minus polega na tym, że jeśli pobierasz to w ten sposób ręcznie, to między jednym a drugim pobraniem niestety musisz czekać 5 minut. Jak łatwo policzyć jest to 55 minut czekania, a często i dłużej, bo strona lubi się, że tak powiem, wykrzaczyć z tym czasem i czasem on jest liczony od nowa. Także ja bym generalnie polecał dla po prostu własnej wygody, tylko i wyłącznie w przypadku samego promocja, to jest 5 zł, mieć święty spokój, pobrać to w jednym pliku, i tylko wypakowujesz, i, i, i święty spokój. A pobieranie w 11 plikach jest męczące. Natomiast jeśli pobierasz w 11 plikach i już pobierzesz później tego promocja, no to rozpakowujesz to przez WinRara na przykład i wiadomo, że ten plik główny, który trzeba rozpakować, który jest połączony z tymi podzielonymi plikami, no to na niego klikasz, wypakuj tutaj. Ja zawsze do folderu wypakowuję i też Wam zwracam na to uwagę, żebyście tego porządku. Moi drodzy pilnowali, zaraz wam to pokażę, jak to u mnie oczywiście w folderach sobie podzieliłem. Zrobiłem sobie totalny porządek, żeby się z tym nie pogubić. Także pierwsza opcja to jest promoc. Tak jak mówię, 5 zresztą tu nawet jest napisane: 5 minut pomiędzy pobieraniami. No według mnie to jest bardzo, bardzo długo. Tutaj pobierasz praktycznie natychmiastowo i jest to jeden plik. A 5 zł to myślę, że nie jest majątek. Także do promocja samego w sobie. Drogi widzu, Ci linka wrzucę w opisie tego filmu. Więc pierwsza rzecz to jest promoc Europe, który będzie Ci potrzebny. Drugą rzeczą, którą pobierasz, to już jest o wiele prostsze, to, to będzie promoc Great Steep, czyli po prostu tutaj są chyba dwa pliki. Jeśli dobrze pamiętam, nie generujesz tutaj już pliku def, ponieważ ten plik .dev został przez Ciebie wygenerowany w ogólnym promocie, więc to tutaj ignorujesz. Przechodzisz dalej, tu nie musisz jakby już patrzeć na to, bo są dwa pliki, więc tak naprawdę szybko się je pobiera. Weźmiesz wersję standardową, tak, pobierasz pierwsze archiwum, drugie archiwum. Tak jak mówię, tego narzędzia sprawdzającego nie musisz pobierać, nie ma potrzeby. I tak jak mówię, polecam ci to, drogi widzu, pobierać wszystko do jednego folderu, który gdzieś tam na pulpicie sobie utworzysz. Później to sobie posegregować, to będziesz wiedzieć o co chodzi. Jak pobierasz na bieżąco, już wiesz, że ci się oba archiwa pobrały, no to wtedy możesz od razu to rozpakować, od razu do folderu o nazwie na przykład Grand tutaj było Grand Strip, tak? Grand Strip, no to możesz sobie tutaj wrzucić i nie ma nie ma najmniejszego problemu. No i kolejna rzecz, trzecia, którą z promocja ze strony promocja należy pobrać, to jest Promoc Middle East. Chociaż ja wam powiem szczerze, moi drodzy, że te dwa, czyli ten, ten step i ten wschód, tak? No to generalnie to są rzeczy bardziej opcjonalne, zależące od Ciebie. Podstawką według mnie jest na pewno sam promoc. Co do tych to będziemy je testowali, bo ja pierwszy raz też będę miał z nimi do czynienia, wcześniej ich nie używałem, także już mogę zapowiedzieć, że na pewno livey z ETS-a i kolejne odcinki będą się szykowały, bo będziemy odkrywali też te tereny. Także gorąco i serdecznie zapraszam moi drodzy w ogóle do subskrypcji mojego kanału, bo będzie z ETS-a jeszcze więcej się działo. Tym bardziej, że niedługo wychodzi Grecja. Także ETS też wraca w pełnej okazałości. Tutaj masz jeden plik, więc tu nie ma żadnego najmniejszego problemu. Pokażę Ci może na przykładzie tego jednego pliku jak się pobiera. Tak, wchodzisz, masz ten plik, klikasz, to się tam wczytuje, wiadomo są reklamy. Jest to ze strony oficjalnej tego promocja, nigdzie Cię nie przenosi. W tym przypadku, bo ja pokazuję teraz w przypadku tego tutaj, tam wiadomość, weryfikacja, no i Ci pobiera. Ja tutaj mi akurat do, chcę pobrać to do folderu, który już sobie stworzyłem i tutaj posegregowałem. Zaraz Wam ten folder pokażę. Jak to pobierzesz, też propo, proponuję to, drogi widzu, sobie posegregować. Ale nie chcemy, bo my to już mamy. Ja to mam, także nie będę pobierał po raz kolejny. Rzeczą, której tym razem nie pobrałem, ale jak będziecie chcieli, możemy to też dograć, więc tego nie będzie w tym odcinku. W poprzednim, drogi widzu, masz to pokazane. Nie pobierałem tych, tych różnych nazw, tak? Nazw pak, paku, paka firmowego nie pobrałem. Ani tam kabin, z ani kompany paka nie pobrałem. My tu się skupiamy w tym odcinku tylko na mapach, czyli pobierasz Rob. Tak jak mówię, polecam jednym, jednym pliku, będzie szybciej. Grand Strip, no to są dwa pliki, tutaj Midly jest, jest jeden plik, nic więcej stąd tutaj nie pobierasz. To jest pierwsza strona, drogi widzu, która jest potrzebna. Podkreślam, to co pobierasz, pobierasz dla aktualnej wersji, przynajmniej na 11 listopada, aktualnej wersji Eurotracka, tak? która obecnie nam obowiązuje, czyli 152. Właśnie, druga strona, na którą właśnie przeszedłem, to jest Poland Rebuilding. To jest w ogóle dla mnie no, sztos i petarda, no, bo jeździć po Polsce naszej w Eurotraku bez Promocja, bez Poland Rebuilding, to ja sobie, moi drodzy, szczerze nie wyobrażam. No i oczywiście tutaj również musisz mieć wersję najnowszą, to jak widzisz ta wersja, wersja Poland Rebuilding. Jest dla ets 1.5.1 do 1.5.2, czyli obie wersje obsługuje i też tutaj masz wersję promocja wpisaną 1.7.1 do 1.7.2. No ja akurat pobieraliśmy, moi drodzy, w poprzednim, tutaj w poprzedniej wersji, to jest wersja, zobaczcie, 2.7.2, tak? 2.7.2 e, promocja, źle powiedziałem, nie 1.7.2 tylko 2.7.2, przepraszam, mój błąd, przejęzyczenie. Także ja pobierałem tą wersję najnowszą i to działa. Zaraz Wam zresztą to pokażę. I tak jak mówię, będziemy to też zwiedzali na, na, na live. No i zobaczcie moi drodzy, czyli to najnowsza wersja, która tutaj jest dla, jeden, dla wersji ets 152. Klikasz, pobierz, musisz zjechać w dół. No i generalnie interesuje Cię ta pierwsza zakładka Poland Rebuilding All. Czyli robisz pobierz, czy to przez Mega, tylko pamiętaj, przez Mega to nie będziesz mieć to spakowane. Możesz przez Modfire to pobierać, po prostu jest ok. Ja tak pobierałem ręcznie. Nie widzę sensu tego pobierać, powiem Wam szczerze. Ja pobierałem całościowo. Klikasz pobierz. Tutaj, wiadomo, muszą się reklamy, jak zwykle, zrobić. Robisz generating link, tak, to się tam generuje. Do pobrania, oczywiście, znowu Ci reklama wyskoczy. No niestety, te strony to do siebie mają, ale tutaj wirusów nie ma, są one bezpieczne. No i pobierasz całą paczkę z, z Poland Rebuilding. No ja już to mam, więc też nie będę, nie będę pobierał, ale może właśnie pobiorę ten Poland Rebuilding, żeby wam pokazać, w jaki ja to sposób sobie w tym folderze segregowałem. Dobra, Poland Rebuilding mamy, myślę, że moi drodzy, załatwione. Ja się tutaj cofnę. Tu już nic więcej na stronie Poland Rebuilding. Drogi widzu, nie potrzebujesz. Trzecia rzecz, która nas będzie bardzo mocno interesowała, to jest Rosja, tak zwane Row Extended. Tutaj masz również, drogi widzu, linka do tej strony konkretnej w opisie filmu. Natomiast na tej stronie też, aby móc pobrać, zresztą dotyczy to. Może od początku to powinienem powiedzieć. Dotyczy to promocja w pierwszej kolejności. Aby pobrać promocja, drogi widzu, musisz mieć tu założone konto. Konto jest oczywiście darmowe, tam na maila się zakłada konto i cała filozofia, tak? Ta sama sytuacja dotyczy tutaj strony Raw Extended. Również musisz mieć tutaj założone konto, musisz być zalogowany, aby móc na tą stronę w ogóle wejść. Także to jest bardzo ważna informacja, żebyś też drogi widzu lub drogawicko o tym pamiętał. Będzie to najnowsza wersja, jak widzisz 1.5.2 wersji oczywiście Euro Extended darmowa i tu masz takie cztery paki na każdego paka trzeba po prostu kliknąć, jak widzisz się otwiera tutaj strona do pobierania, jak widzisz masa reklam no te strony to do siebie mają i również cyk, pobierasz no już tego akurat nie będę pobierał, wszystkie cztery paki pobierasz, będziesz mieć cztery Pliki po prostu, tak? Dlatego ja sobie to potem do folderów wrzuciłem, żeby wiedzieć, że to jest od tego. Nie musisz tego robić, jak bardzo nie lubisz porządku. Ja lubię porządek, więc po prostu sobie to od razu na bieżąco segregowałem, żeby z niczym się tutaj nie pogubić, żeby to miało wszystko, moi drodzy ręce i nogi. Wszystkie cztery paki w taki sam sposób pobierasz. Nic cię więcej z tej strony nie interesuje. Kolejną rzeczą, która będzie ci potrzebna, to jest połączenie map, no bo jeżeli ściągasz drogi widzu, mapy przeróżne, tak? Czy to właśnie tą mapę Rusmap, do której za chwilkę też przejdziemy, czy no, Poland Rebuilding i ogólnie, no ma to się łączyć, tak? Z tym Grand Stipem i tak dalej. No, jakiś plik musi to łączyć i odpowiada za to, właśnie, moi drodzy, Five maps, czy jak to woli, pięć map? I o, jak widzisz tutaj jest to odpowiedzialne za Rusmap, Promoc, Middle East, Poland, Rebuilding. I to jest bardzo ważne. Klikasz Dowland, tak? I w ten sam sposób się to pobiera jak wszędzie. O, jaka mi tu reklama wyskoczyła dziwna. Aż się wystraszyłem. Dobra. E, jakbym na Halloween się czuł troszkę. Dobra, no i pobierasz tam 83 mega. No tego nie będziemy teraz oczywiście widzowie pobierali, bo to już też mam. Jakby pobrane. Także tutaj klikasz na 5Map. Możesz kliknąć inną wersję, jeśli masz oczywiście inną wersję Promoca, ale ja ci pokazuję na podstawie tego, co ja pobieram. Tak więc, jakby nie, inne rzeczy nas nie interesują. Interesuje nas tylko i wyłącznie, moi drodzy, to, co my tutaj będziemy używali. Jeśli chcemy Rusmap Map, używać. Będzie to w sumie moja pierwsza przygoda w Eurotraku, moi drodzy z Rosją, przyznaję wam się do tego, bo zawsze mi coś tam nie działało. Z tym się mocno pomęczyłem, żeby to odkryć. Zupełnie w sumie przez przypadek odkryłem to, że, że co wam zaraz pokażę, żeby to działało i jest Gites. No i właśnie ostatnia rzecz, którą wam podlinkuję, to będzie nic innego, moi drodzy, jak RUS MAP. No i tutaj właśnie polegał cały problem, dlaczego ta mapa Rosji mi nie działała, słuchajcie, w ogóle cała mapa mi się poprzesuwała, nie wiem, na miejscu Polski był Paryż, w ogóle wszystko się tak poprzesuwało, był totalny galimatias, nic mi nie chciało działać i na pewno nie była to wina, słuchajcie, samego promotca, ale później to już mi się wszystko, jak nawet usuwałem te dodatki, to wszystko mi się poprzesuwało. Także to będzie odpowiedź, dlaczego ewentualnie tobie może to wszystko nie działać i nie trybić. Co masz zrobić, drogi widzu? Masz pobrać wersję yy, wersję mapy 251 do teoretycznie, niby teoretycznie wersji Eurotracka 150. Ja ci powiem tyle, że pobierałem wersję nowszą, która mi po prostu nie działała. Pobierałem wersję zazwyczaj 252. Do nowszego Eurotraka i ta wersja powodowała problemy. Kiedy pobrałem wersję starszą, zaczęło mi to wszystko, moi drodzy, działać, i tutaj jest odpowiedź połączenia Rusmapy, a męczyłem się z tym bardzo długo i zupełnie przez przypadek kliknąłem, pobrałem, działa. Tylko musisz tu pobrać, drogi widzu, dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą, no to tutaj pobierasz yy, tą Rusmapę, tak? I uwierz mi, że to działa. No, robisz to w ten sam sposób, jak. Jak zawsze, że Generate Ring, tak, to się tam generuje i sobie pobierasz. Będzie to bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w trzech plikach. Gdzieś tutaj no musisz przeklikać po prostu te reklamy, no wiadomo, strona za darmo daje możliwość i będziesz mieć Rusmap 2.5.1. Ja tu jak widzisz już mam Rusmap, mam pobraną, więc nie będę jej pobierał po raz kolejny, bo to nie ma sensu i musisz wrócić drogi widzu na tą stronę Rusmapy poprzez wstecz. I tutaj jest coś takiego jak fix01, to cię bardzo mocno interesuje, to jest bardzo ważne, to jest naprawa jakiegoś błędu i to sprawia, że to wszystko działa. I to pobierasz dokładnie taki sam, w taki sam sposób, że właśnie sobie tutaj klikasz, ciach, no wiadomo trzeba znowu przeklikać te reklamy, wkurzające jakiś list mi tu tyłek wypina, no kurczę masakra. No ale dobrze, przeklikane jest jeden plik, nie ma problemu. No, i ja Wam pokażę to, jak ja sobie to, drogi widzu, zrobiłem. Zobaczcie, moi drodzy, zobaczcie. Ja sobie to wszystko pościągałem do jednego pliku na pulpicie, który nazwałem sobie po prostu Promoc, tak? No, i na bieżąco to mogę Wam zresztą pokazać na, po na podstawie tutaj Poland Rebuilding. Jak widzicie, nawet literówkę tutaj zrobiłem, bo szybko pisałem, ale ta nazwa folderu tu nie ma. Nie ma, nie ma znaczenia tak naprawdę, bo to, to jest dla mnie informacja, żebym miał porządek i żebym mógł w miarę sprawnie Wam to też na odcinku pokazać. Zobaczcie, jest sobie Poland Rebuilding, klikacie na to Poland Rebuilding, to się pokazuje w taki sposób u mnie, ponieważ mam Winrara. Jeśli Tobie, drogi widzu, się to nie pokazuje, to oznacza, że nie masz Winrara. Polecam ściągnąć Winrara. Nie mam wersji pełnej, mam wersję tam trial, czy jakkolwiek ona się nazywa. W każdym razie taka wersja zupełności tego Winrara. Wystarczy. Co robisz? Klikasz prawym przyciskiem myszy. Ja zawsze robię tak, że wypakuj do. Nigdy nie robię wypakuj tutaj, bo te pliki się potem pomieszają i się robi bajzel. Jak widzisz, zawsze, drogi widzu, sobie to wypakowuję do jakiegoś konkretnego folderu i wtedy jest święty spokój. Nic się nie pomiesza. I w ten sposób wypakowywałem każdy ściągnięty do tego folderu. Yy, Mod, że tak powiem mapowy, czyli sam promoc Poland Rebuilding właśnie, które teraz wam pokazuję, row extended, tak właśnie wypakowałem. No to wtedy to sobie usuwam. Tutaj mam Poland Rebuilding, są cztery pliki, ale to jest dokładnie to samo, co mam właśnie w katalogu Poland Rebuilding. Więc jakby tylko wam chciałem pokazać, że tak to, tak to zrobiłem. No i jeżeli ja to sobie w ten sposób zrobiłem, że mam grand step, tak, dwa pliki. Sprawdź sobie, drogi widzu, żeby jak ktoś z Was jakoś ściąga, to yy, sprawdźcie sobie. Będę Wam pokazywał teraz, ile powinno być pliku, plików. Grid steep, dwa pliki SCS, tak? Middle East, yy, również dwa pliki być powinny. Po wypakowaniu, bo to, żebyście się teraz nie, nie wprowadzali w błąd, bo to, że wcześniej widzowie były yy, pliki do pobrania 1 czy dwa, to Nie znaczy, ile macie plików gotowych, tak? Bo w jednym pliku dwa mniejsze pliki mogliście też zmieścić. Więc, żebyście teraz się w ten sposób nie wprowadzali w błąd, dlatego warto, warto chcę Wam to pokazać, jak ile mam tu plików, żebyście widzieli. Czyli tutaj dwa. Middle East również dwa. No nie liczymy pliku RIDMI, tak? Oczywiste. Liczymy tylko pliki modów. Poland Rebuilding, cztery pliki, ładnie ponumerowane. Jest to proste, moi drodzy, jak konstrukcja CEPA. Naprawdę nie powinno to sprawiać problemu. Osiem plików powinniście mieć do samego promocja i będzie jeden plik, który się nazywa DLC support W żaden sposób tego pliku widzowie oczywiście nie wypakowujcie. Zobaczcie, widzicie, tu macie całą masę różnych jakichś rzeczy. Nie wypakowujcie tego. To musi zostać tak jak jest, spakowane. Tak? Także was interesuje to, tylko te pliki. Znaczy wszystkie was interesują, wiadomo. Ja tu sobie, moi drodzy, również przeniosłem do folderu promocja ten ściągnięty plik konfiguracyjny, plik def, który mamy na stronie, tak, żebyście też byli tego świadomi, że ja tutaj um, do promocja, moi drodzy, sobie ten plik def, jak widzicie, jest tutaj plik def. Również go, moi drodzy, sobie tu przeniosłem, tak, żeby było to jasne dla Was. Następnie mamy RAW Extension, Cztery pliki Roex, tak? Ja sobie tak to, mówię, ponazywałem, bo wtedy jestem w stanie Wam na pewno pokazać ile jest plików, a Tobie, drogi widzu, pokazując, że są cztery pliki, widzisz ewidentnie, że są cztery pliki. I ostatnie Rusmap, mamy trzy pliki. Tylko teraz uwaga, drogi widzu, bo jak widzisz, tu mamy trzy pliki, ale tutaj też jest plik Rusmap, bo to jest ten plik, który ma naprawić działanie tego pliku, więc musisz go zastąpić. Możesz to zrobić w tej postaci, że ten plik, który masz tutaj ściągnięty i teraz żeby było jasne drogi widzu, wyjaśnijmy sobie. Rusmap masz tutaj, tak? Ściągałeś to, wyszło ci z tego cztery pliki, tak? Znaczy trzy, przepraszam. Już się zamotałem. Rusmap, trzy pliki ci wyszły z tego, tak? I to są te pliki ściągnięte z tego. Ale ściągnąłeś Fix01, więc to jest ten plik. Rusmap to jest ten plik. To jest ten Fix. I ten Fix musi zamienić ten oryginał. Więc możesz to zrobić, że jak jesteś na razie w folderze na pulpicie, że przenosisz, zamienić, zamień plik. I wtedy zamieniasz plik, już masz odpowiedni. Możesz to zrobić w ten sposób i później przenosisz to do folderu MOD. No i właśnie, moi drodzy, ostatni krok przed nami, zanim jeszcze przejdziemy do gry, to jest, moi drodzy, oczywiście te wszystkie pliki, tylko nie w folderach, tak jak ja mam, tylko osobno, przenieść do folderu MOD w EuroTrack Simulator 2. Gdzie znaleźć ten folder? Jest on, moi drodzy, w dokumentach, zawsze będziesz mieć dokumenty. Eurotrack Simulator 2, nawet widzicie tu mam jakieś zdjęcie, mi screena zrobiło z ETS-a, Eurotrack Simulator 2 i folder mod, tak? Ja już te mody tu mam, więc nie będę ich, moi drodzy, podmieniał, ale robisz to w ten sposób, jeśli tak zrobiłeś lub zrobiłaś jak ja, że podzieliłeś, podzieliłaś sobie to na katalogi, no to tam sobie możemy usunąć, bo nam nie jest do niczego potrzebne, dwa pliki z gretstip, cyk, przenosisz, tak? No, ja nie będę mówię przenosił, bo już bo już mam, nie? Przeniesione, dobra. Ja sobie zazwyczaj to robię, że właśnie w jednym oknie otwieram moi drodzy ten plik mod z Eurotraka, a w drugim oknie, tak jak widzisz, mam otwarte te, gdzie ściągałem, na pulpicie na przykład, nie? I bardzo łatwo można to przenosić bez problemu. Albo sobie zaznaczasz te dwa pliki bez tego rytmi, albo rytmi usuwasz to, już jak ci wygodniej, i następne. Middle East. Tak samo, przenosisz. Jak widzisz, mam, pomijam. Następnie Poland Rebuilding, cztery pliki. Wiem, że jeszcze raz powtarzam, ile jest plików, ale powtarzam to moi drodzy, dlatego że wy często pisaliście pod poprzednim poradnikiem, że macie inną liczbę plików, że wam brakuje jakiegoś pliku. Tak jak mówię, nie ma prawa wam blokować pliku, jeśli po prostu dobrze to ściągaliście. No, w przypadku Poland Rebuilding no, ściągasz jeden plik zip, czy tam RAR. Wypakowujesz go no i masz cztery pliki, no nie, nie zginie ci plik, jeśli zrobisz to drogi widzu w taki sposób jak ja to robię, nie ma prawa ci żaden plik uciec. Masz cztery pliki Poland Rebuilding, cyk. Przenosisz. Widzisz, że mam? Mam, no to nie będę przenosił. Promoc dalej. Promocza plików jest 8, no bo nie liczymy tego readme, jak można go usunąć. tak. Osiem plików jest wyraźnie napisane. Całe 8 plików zaznaczasz. Tak jak mówiłem, mówiłem wcześniej, powtórzę się, nie rozpakowujesz tego pliku DLC support. Przenosisz cyk. Cały czas przenosimy, moi drodzy, oczywiście to wszystko do folderu mod w EuroTraku. Foldera mod nie ruszamy, my tylko tutaj operujemy po tym, co ściągaliśmy. W ten sposób zobaczcie, ja sobie to ponazywałem, może gdzieś tam literówka się trafić. Ale po prostu jest mi tak wygodniej, drogi widzu, to zrobić, ponieważ wiem ile jest plików i wiem, że to się zgadza z tym, co piszą na przykład na, na stronie, tak? Promocja. Zobaczcie. Row extension, cztery pliki, przenosimy. No, jak mówię, ja nic nie, nie nadmieniam, bo i teraz bardzo ważne, jeśli ty masz poprzednią wersję, drogi widzu, tutaj promocja. To zanim zaczniesz robić tą czynność, to warto by było, żebyś pokasował wszystkie pliki promocja, które masz w folderze mod w EuroTraku. Pokasuj wszystkie pliki, tak? Bo się zamotasz. Jak nie masz tu modów żadnych, które byłyby innymi modami niż powiedzmy, ze Steama, no bo mody ze Steama tutaj nie są przechowywane. Mody ze Steama masz po prostu dodawane. Więc jeśli nie dodawałeś, nie dodawałaś żadnych modów, Jakiś nie wiadomo skąd, to usuń wszystko, co tu masz, wyczyść folder mod w EuroTraku, zanim zaczniesz to przenosić. Będzie ci na pewno o wiele łatwiej to y, później ustawić. Polecam. No i ostatnie, jak widzisz, Map również masz, masz trzy pliki, cyk. Przenosisz. I zostaje jeszcze jedna rzecz, która tu taka bezpańska jest. To jest to 5 map, 5 map, jak to woli, czyli to łączenie map. Bez tego to również nie będzie działało. Także musisz to również przenieść. Wszystko po kolei, jak widzisz, ładnie poprzenosiłem. Dwa razy ci pokazywałem, ile mam plików, żeby było to jasne. No i przechodzimy, moi drodzy, teraz do ETS-a, w którym wam pokażę, jak to, jak to, moi drodzy, ustawić. Jak to zrobić, żeby to wszystko dobrze i sprawnie działało. Pokażę wam to od podstaw. Nie będzie tutaj jakichś gotowców, tylko razem z wami to ustawię żeby krok po kroku, żebyś ty widzu oglądając ten odcinek, będę starał się mówić dość wolno i dość wolno to pokazywać, żebyś mógł w tym czasie sobie ustawiać, chociaż znając życie i tak czasem trzeba pewnie nagranie spauzować. Natomiast y, będziecie mogli sobie moi drodzy to zobaczyć w taki sposób. Jak widzicie tu troszkę już inaczej ten ten ETS wygląda. Wchodzimy moi drodzy w modyfikacje. Jak widzicie y, mam zero modyfikacji aktywnych. Tutaj nie mam nic, także tylko łyczek szybki herbaty. Ty, ty się przygotuj, drogi widzu, i już ci pokazuję w jakiej kolejności to trzeba pododawać. No, ok. Zaczynamy, moi drodzy, od Gret Stip. Tak, pewnie źle to czytam, ale czy to ma jakieś znaczenie, moi drodzy? Wiecie o co chodzi? Najważniejsze, żebyście wiedzieli o co chodzi. Zaczynamy od Ascens. Klikam na to dwa razy, jak widzisz. Od razu się przenosi, tak. Pierwsze, y, pierwsze jest Asens do, do step. drugie mamy y, Definition Map. Tak? Klikamy, przenosi się i w takiej kolejności będziemy to sobie robili. Będzie to szybko, y, sprawnie i przyjemnie dla Ciebie, drogi widzu, bo będziesz sobie to mógł y, razem ze mną po prostu ustawiać. Następną rzeczą, którą dodajemy, to będzie sam promoc. Zaczynając od. Od paka, no właśnie też muszę znaleźć, jak widzicie dobrze, że tutaj jest też to podpisywane, to będzie to. Pierwsze będzie asens paka, pak asens, więc jako pierwszy. Następne trzy rzeczy, które trzeba dodać do według kolejności, czyli trzy, dwa, zwróć proszę drogi widzu uwagę na kolejność, bo jak zobaczysz teraz, ja to mam kompletnie porozrzucane, u ciebie też tak będzie, więc żebyś przez przypadek nie kliknął, znaczy wiadomo, że przesuniesz tą kolejność, ale jak chcesz to szybko, fajnie zrobić, to no, tu możesz sobie przestawiać tą kolejność, ale ja Ci pokazuję sposób, jaki możesz to po prostu robić krok po kroku szybko i mieć dobrą kolejność. Natomiast jak widzisz, no jest tu bałagan, te, te różne rzeczy są porozrzucane. To teraz wyobraź sobie, drogi widzu, dlaczego, dlaczego Cię prosiłem, żebyś pousuwał z folderu moc niepotrzebne mody. Oczywiście, się tam jakieś mody dziwne pojawiają też ze Steama, tak, ale jakby no podstawowe są, są te. Yy, więc teraz yy, następna rzecz moi drodzy, jak te pak, paki daliśmy, zwykły pak trzeba dodać. Yy, zwykły pak yy, trzeba dodać moi drodzy, czyli będzie to, yy, znaczy przepraszam, niezwykły tylko media, <śmawia> media, bo to już o to mi chodziło. Mamy media, następnie będzie mapa oraz definition. Definition to pamiętajcie, że to są te ustawienia, które dawaliście. Media, map, definition. Jak dacie definition, jeszcze jest to DLC support. Warto to dodać. Zobaczcie w jakiej kolejności to mamy. Troszkę zamotałem, bo przez to, że mamy to, moi drodzy, porozrzucane, no ale mam nadzieję, że widzicie bardzo dokładnie, jak to zrobiłem, czyli jest Ascent, model 3, 2, 1, media, map, definition i DLC support. Sami też się możecie motać, jak widzicie, no bo po prostu no, jest ta kolejność, kolejność moi drodzy. Tutaj w ETS-ie totalnie porozwalana, nie? Następnie moi drodzy, dajemy Ascens, jeśli chodzi o Midly oraz Definition Map. W Takiej samej kolejności, drogi widzu, jak widzisz. Mi to działa, więc zaraz się przekonacie. Zobaczcie, mamy Poland Rebuilding porozrzucane znowu jakoś dziwnej kolejności. Zaczynamy oczywiście od czwórki, trójkę, dwójkę, jedynkę. Dlatego chyba rozumiesz wizu, dlaczego się w tym motam. Bo po prostu ta kolejność jest po prostu masakryczna tutaj. I jest wszystko totalnie porozrzucane. Następnie dajemy rus mapę, czyli zaczynając od models. Następnie będzie mapa. I definition będzie jako trzecie. Następną rzeczą będzie row, row x. Ale row x jest o tyle proste, że jak widzicie, mamy w kółeczkach ponumerowane i wszystko spoko, przy czym no te numerki jak widzicie się nie mają nijak do rzeczywistości, bo też jak widzicie jest to porozrzucane, więc zwracajcie proszę uwagę, żebyście patrzyli na to kółeczko tutaj z numerkiem i tutaj sobie jeszcze sprawdzili, no bo jak widzicie bajzel tutaj jest straszny i ostatnią rzeczą, jaką zostaje nam do dodania, jeśli to wszystko już dodaliśmy to jest moi drodzy 5 maps, jak to woli 5 Maps. Gdyby ktoś z Was się zamotał, moi drodzy, to proszę bardzo, postaram się Wam to pokazać bardzo powoli. Teraz możecie sobie zrobić screena, czy przejrzeć po prostu, czy zatrzymać nagranie. Zaczęliśmy od Grid Steep, tak? Następnie wrzucamy samego promocja, że tak powiem czystego. Zmiana na przykład do poprzedniego odcinka to jest ewidentnie to DLC Support. Bo, bo wcześniej nie było, również zmiana do mojego poprzedniego poradnika o promocji. No, to jest to Midley IST, którego nie dawałem w ogóle. Także to będziemy odkrywali i to mówię już na live'ach: będziemy te wszystkie. No, mogą się fajne trasy szykować, to nawet długie trasy w tym momencie. Także serdecznie zapraszam Was już na live'iki, bo takie na pewno wieczorkami będą się odbywały. Następnie mamy Poland Rebuilding. No, według numerków tu akurat filozofii nie ma. Rusmap, Models Map, Definition, Roex według numerków 4, 3, 2, 1 i 5 map. I dopiero drogi widzu na samą górę na to wszystko kiedy to już działa masz tak zrobione tak jak widzisz ja tutaj wszystko robiłem z tobą od A do Z dopiero wtedy możesz sobie dodać jakieś dodatkowe mody w moim przypadku to będzie tylko ta scania. I chyba ten GPS. Tu mam na przykład, a pokażę Wam te mody, które, które na pewno używam, z których jestem zadowolony. Przy czym nie będę, moi drodzy, dodawał jakichś innych na razie modów, żeby nie popsuć. Używałem moda, który dawał jakieś traktory na ulicy, że czasami był zator. Było to śmieszne, takie utrudnienie. Teraz nie będę dodawał, ale co ja bym tu na pewno, moi drodzy, dodał. Na pewno bym dodał Jarę, naszą wspaniałą, żeby mieć porządnego GPS-a. Realistyczna długość pociągu. Polecam Wam tego moda. Jest on oczywiście ze Steama. Bardzo Wam polecam. Korzystam z tego, bo jak zamyka Wam szlaban, to jedzie długi pociąg i, i jest super. Te nazwy firm bym w sumie nie wiem, czy dawał, bo nie wiem, czy są aktywne, więc jakby te dwie rzeczy wiem, że mi działały do nowej wersji ETS-a. Więc, jakby ja też, drodzy moi kochani, nie chciałbym dawać mm, jakichś takich modów, które no tutaj jest niby intensywna. Real Traffic to nie wiem, ale nie chciałbym, moi drodzy, tutaj też przesadzić, żeby coś mi się wywaliło, bo jeszcze sprawdzimy. Bo jeżeli teraz by się miało coś wywalić, to by. O, i scania, i nic więcej nie dodajemy. Jeżeli miałoby mi się coś wywalić, no to mogłoby mi się wywalić ktoś przez któregoś z tych modów. Jak widzicie, ja modów praktycznie w tym momencie nie dodaję. Dla mnie podstawą do ETS-a, tak naprawdę to, to, to jest ten promoc, on daje klimat. A jeśli chodzi tylko o moda jednego, który dla mnie jest podstawą, to jest to jara, że, że wiecie, mam inny, inny GPS, inny interfejs, tak? No a długość pociągów dodałem, bo, bo mnie to kręci, czy ta, czy ta realistyczny ruch. No ale skania wiadomo moi drodzy, no bo skania mi się podoba nią, jeżdżę. Także 29 modów mam w tym momencie i nie będę ich dodawał. Będziemy, mówię, to sprawdzali sobie na Lajwiku, zobaczymy czy nam będzie to działało. Bo mi działało cały czas, żeby było jasne, przed, przed nagraniem odcinka testowałem to kilka razy. Oczy w danym momencie może się zdarzyć problem, że nie wiem, wywalicie z gry, to już wiecie, nie jest zależne ode mnie. Ja Ci pokazałem, jak to drogi widzu po prostu w mm, jakiś tam sposób ustawić, tak, ale no nie mam wpływu, że żecie może z gry wywalić. A i bardzo ważna informacja, co właśnie widzisz teraz, ja specjalnie też nagrania nie pauzuję, żebyście zobaczyli, że ten, te pierwsze uruchomienie po zainstalowaniu tego promocja z tymi wszystkimi dodatkami, jak widzicie, troszkę trwa. Ja mam naprawdę mocny komputer. Mój komputer nie narzeka na. na nawet w obs tutaj widzę, że mam zużycie procesora 5%. To nie chodzi o zużycie sprzętu. To po prostu musi się wszystko przetrawić, że tak powiem, przekonfigurować. No bo jednak, zobaczcie, dodaliśmy bardzo dużo map. Cała mapa, tak na, miasta dochodzą, prawda? Do, do Twojego Eurotracka. Bardzo masa, duża liczba miast dochodzi. Także no jak widzicie troszeczkę to, to na początku trwa, specjalnie wam to pokazuję, żebyście widzieli, że, że u mnie to też trwa i że to nie jest u was coś nie tak, jeśli u was to się przedłuża. No i zaraz zobaczymy jak to, ja jeszcze wam właśnie chcę pokazać jak ładnie ta mapa będzie teraz wyglądała, jestem po prostu słuchajcie, zachwycony tą mapą, mm -hmm. którą za chwilkę zobaczycie. O, już, już przeszło, przetrawiło, wiadomo. Taki komunikat Wam zawsze wyskoczy, moi drodzy, no bo to jest oczywiste. No i zobaczcie, nawigacja, mapa świata. Zobaczcie, moi drodzy. Na niebiesko jest woda, czego wcześniej nie było. Można zrobić, jak widzicie, zbliżenia, nic nie wywala. I zobaczcie, co my tu mamy. Polska działa, zobaczcie, ile mamy miast w Polsce. No trochę może laguje mi tam teraz, jak tak szybko tą mapę robię, ale generalnie, jak widzicie, jest ok. Ile, ile mamy w tym momencie, momencie miast? Znaczy, wiadomo, że między Zdroje, Świnoujście, Nowogard to wszystko, moi drodzy, było już w poprzedniej wersji Promocsa i Poland Rebuilding. To nie jest jakby tutaj jakaś wiecie, jakaś nie wiadomo jaka Ameryka, ale chciałem Wam pokazać tak. Zobaczcie, ile nam się powiększyła w tym momencie? Finlandia, tak, Norwegia. Już tutaj nie będziemy patrzeć, ale zobaczcie, mamy to RUSMAP, i tu w ogóle nie byłem nigdzie. Także będą moje przygody, słuchajcie, i zobaczcie, jaką w tym momencie możemy zrobić długą trasę, gdzieś, nie wiem, z Hiszpanii, aż tutaj na Kaukas. Zobaczcie, bo tutaj aż mamy też części tego typu nie? Również zobaczcie, tutaj, i tutaj mamy połączone. Przez to, że, że mamy tego moda do łączenia, to zobaczcie, jak pojedziemy do Turcji. O, teraz widać drogi. Zobaczcie, jak ładnie. Z Turcji normalnie możemy ze Stambułu lecieć dalej drogami i jest Ankara, jest Turcja w ogóle powiększona. I możemy lecieć na, na Bliski Wschód tutaj, nie. Pięknie to jest, moi drodzy, aż będę chciał jak najbardziej na live się spróbować tym pobawić. Także będziemy, moi drodzy, zwiedzanie, na live robili tych tych, 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 tych tutaj wszystkich nowości. Będzie to dla mnie nowe, bo jeszcze tak jak mówię wcześniej, nie miałem przekonania do tych dodatków, ale zobaczymy, jak to będzie. Rosję również sobie odkryjemy. Zobaczymy, jakie. A z ciekawości, aż możemy zobaczyć widzowie, moi drodzy. Jestem ciekaw, moi drodzy. Rynek przesyłek. Nie będę teraz oczywiście tego robić, ale weźmy najdłuższą trasę. Jaka to jest najdłuższa trasa w tym momencie? O proszę. No, akurat tak pokazywałem. Zobaczcie, z Hiszpanii tutaj do Kazachstanu 6000 tysięcy kilometrów, moi drodzy. Tylko jak widzicie, znowu mi się waluta oczywiście przestawiła, nie sugerujcie się tym. No niestety, moi drodzy, znowu mi się waluta przestawiła. Tak Eurotrak, niestety, moi drodzy, muszę wam się pożalić po, po update'ie. Tak działa. Wchodzisz do gry, masz zupełnie walutę przedstawioną. Tutaj korony czeskie mi pokazuje. No, co chwilę muszę to zmieniać. Niestety, ten update' y czasami jednak też coś są w stanie niestety popsuć. Także to tyle, moi drodzy. No mam nadzieję, że mi się drogi widzu udało Tobie pomóc. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Dla lepszych zasięgów my się na pewno widzimy, bo seria z Eurotraka będzie się pojawiała, tak jak mówię, ty też dlatego, że, że i Grecja wraca, ale będą również live'iki, w których będziemy odkrywali te wszystkie fajne miejsca i pewnie odcinki również. Także zostaw proszę łapkę w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz, aby nie przegapić no odcinków z Eurotraka. No i do zobaczenia następnym razem, trzymaj się, cześć!